przyjechała do nas z Juszczyny. Marysia Wandzel, tak. Marysia, pamiętam cię z ubiegłego roku, powie gawędę pod tytułem Moc Boskiego Słowa. Autorką jest pani Maria Grzegory, a to jest ni mniej, ni więcej, tylko babcia Marysi. Marysia Wandzel z Juszczyny. Siedziała pod jabłonką na stolicy i przysłano nas starociotka Wikta. Zarostę z kozały mi się iść bawić na nutoniu. Co by mnie posłuchało, o czym będą gadać. A tu kole płotu leci Maciek od Markusia. Przeleciał jak wiatr bez dziury w płocie. A ciotka Wikta się odezwała. Patrzcie Kubotra, jaki to śpik śmakaty. Zawyciła ci powiedział boskie słowo. Jak kole ciebie przejdzie. Wiecie Kumotra, teraz to taki zepsuty świat. Ze na świecie. Jak do nich to kole ciebie to to powiedział pochwalony Jezus Chrystus. Na cisio kto ci ta powie. Do dni jak to robił na zogonie, to się go dało Boże pomogą. A jak sadzili ziomniaki, to się go dało Boże łąś. A zawdy się odpowiadało dej Boże dej. Jak dosyć chowy posłuchało i wyrzkło się na koziołki. Do koziej grabki, tam my mieli siano z łostrzewka. Przysłał na nas omnitkę, a tam Jonek Sojso kładł siano z łostrzewek do płachty i udeptuje nogami. To ją pięknie godą Boże wąta na spód. Jonek skoczył jak łoparzon. Sierpnił płachtę, siano się wyschło i wraził ją na głowę. I uciekł, jak się burzyło. Strasznie się zacudało, czego się tak przeląk. Nazbierało koziombek, nawlekło na parocynek i lece ku chałupie. Co by się babka nie spostrzegli, że mnie nie ma. Lecę bez drogę, a tam Wojtek tanule tylko trutnął się na rowerze. Jak jechał z roboty. Tak mu powiedziało Boże dosz, a on mi jedną pięścią pogroził. Przyleciało ku babce z dystanu, dało jej koziombek, a oni mi go dają. Kaś ty poleciało na te koziombki, ja by cię tak kot krudowy uzarł, to co by było, jak cię nie upilnowało. A ja godą babko, nauczyła się go daj boskie słowo. Na komu zaś go powiedziało, spytali się babka. Na tyjonek sojco kłód siano z ustrzewek do płakty i udeptuje nogami. To mu powiedziało, Boże zdosz. Babka łocy na mnie we wleszczyli, a ja im godą, ze Wojtek łotra mule wykoprtnął się na rowerze, jak jechał z roboty. To mu powiedziało Boże zdosz. A babka się chycili za brzuch i tak się strasznie śmiali, że ja się im łzy po licach kulały. Potem mi powiedzieli, że trzeba wiedzieć, komu i gdzie powiedzieć boskie słowo. No ale łociarz my się dowiedzieli, kto nam kradnie siano. Widno, że boskie słowo ma wielką moc. Bo już od tego czasu nikt nam siana z łostrywek nie krót. A Wojtek łotra mule z popijoku na rowerze nie jest tobą. Prosić teraz na scenę Basię Wandzel. Gdzie jest Basia? A pan Basia się ugaduje z Pawłem. Basia przyjechała do nas z Justynej, jak to mnie poprawiał kiedyś Jasiu Mącka. Basia ma 28 roków, za pan nazywała się Grzegorek, po mamie, po ojcu. Słuchajcie, kiedyś grała z naszym Pawłem Jafernikiem z kapeli Eśta. Ostatnio byłyśmy na szkoleniu, szkoliłyśmy się, a teraz Basia nam powie gawędę swojej mamy, Marii Grzegorek, pod tytułem Kie umrę. Basia Wandzel z Juszczynej. Jeden chłop strasznie chciał wiedzieć, kie Boża.
No i poseł do wróżki cusyczko umiała pędzić z rynki. Pokazał jej lewą rękę, a potem prawą i spytał się jej kiełmże, a godoi, co by się uwijała, bo się śpiesy, bo musi zanieść zbozę do młyna. Ta wróżka się strasznie zacudała, że on nic nie chce wiedzieć, jeno kiepomże. No to mu godoze, jak pójdzie do młyna, a się poślizgnie, to zaraz umrze. Tak się go zaś pasowało. A na polu, wiecie, w tym, co był straszny śnieg, a na drodze łokro pesno ślizgawica. Ten chłop się strasznie zafrasował. Wziął worek z łowcy na plecy i idzie w stronę młyna. Nogi stawiał obycajnie, patrzy, co by się miało ślizgnąć, a godo se po cimuśku pocierze załód pustynie swoich grzybów. Przychodził akuratnie kolej jakiś i kałpy i ktoś na niego zawołał. Kasta chłopku, idzie z taką kurniawicę! A wiecie, to jest najgorsze słowo, jak się cię kto zapyta, ka idzie se. Starzy ludzie wierzą, że jak się cię kto tak zapyta, to ci się nie będzie darzy. To też trzeba wartko odpowiedzieć ze z życiem do łowca. No to mu się warciuś i go obrócił, nie dał se pozór pod nogi. A tam była, wiecie, ślizgowka, co dziece ska zrobiły. Jak się nie ślizgnie, a nie praśnie sobą, un w jedną stronę, a worek w drugą. Lezy se tak, nic go nie boli, jest mu wygodnie, bo się worka pozbył i myśli se, aha, to jo już nie żyje. Pewnie teraz z nieba ktoś po mnie przyleci. No i lezy se tak nic łonicym i go do pociłuśku pocierze. Naraz stysy ze coś chcianko chrumce i idzie ku niemu. Stużyło go po nogach, po brzuchu, bosio go w gębę, no ale umiał oce zawarte, bo myślał, że nie zyje. Naraz po cudze coś strasznie gnojem cuć. Zeby to tak ja mieli śmierdzie i myśli se. Przeżął na jedno oko, a to świnia wysła jakąsik gaździe z corka i bierze się mu za ten worek z łosym. Już go łozerwała i ciućko, zre a chrumcy. A chłop się łodzywo na lezącku. Na ksy ty mersyno jedna, ze było być łajowy łódź kądek zywy, to ja być tu pokozą, no ale Józek umarł, to co se poradzę. A świnia dali wolę, worek tardze, łowie z łosy puje, a zre. Nie usły dwa pocierze, zaś chłopu swysą, ze się ktoś ich nablizą. No teraz to już na pewno ja mieli. No ale nie, to był jego kumoter. Ja się zacudą, co się to stało, ze chłop lezy na środku drogi nie wstaje. I chciał go podnieść, a on mu go do sobie go nie rusą, bo on już nie zyje. To się te kumoter tak na niego wścigł i go domu. Ty besty jo głupio, ty gramło zatracono. To gio już roztomajtne rzeczy widział. No ale żeby świnia chłopu worek łozerwała i nosień wysła, to tego jeszcze nie było. I wziął, wyłomał se z goja, kawłem bucka chycił prędzej rośnionym, jak w poli chłopu porę na żebra arestę narzyć, to od razu zmartwychwstał i zyje do dziś. Tak to wiecie, kumoter z mortwych skrzesił chłopaki jeni. Dobrze tutaj. Mam nadzieję, że już się lepiej czujesz. Marysia Grzegorek, nie powiem, kiedy ma roków dosyć, ale jest prawie w moim wieku. Przyjechała do nas z Justynej razem z całą familią i powie własną gawędę pod tytułem Cas Asenterunku. Marysia Grzegorek z Justynej. Serdecznie syczki witam. Witam Wysoki Sąd, gazdów, gaździny. Moi piękni, jako że my mieli 100 lat niepodległości naszej kochanej ojczyzny, to ja chciałam do tego powiedzieć wam taką gotkę przy pomocy, jako to tu na naszej Galicji bywało za czasów niebieskiej Austrii. Wiecie, chłopom by się ta jakość na tych wsiach zyło, no ale najgorszy czas to był czas Asenterunku. Wiecie, były to na wiosnę kiesi, jeden gazda wysył se na gnoj za potrzebowca z raniczku, dziwo się, a tu drugą idą cztery ziandery. Łodziwy boskie, a jacy się nie pili, nie ci, co zawdy po wsi łodzowali. Ja zaraz się łob nas pozdął, ze to jest czas Asenterunku, bo przece wiosna idzie. Walczuczko poleciał do chałupy, łobuć Józusia, no to Józusiu,
leć do góry po całej Justynie, do Syczkiej rodziny i godoj łójkom, podkom, swokom i wiecie tym roztomajtnym innym gazdom, co mieli synów, sobie pouciekali chłopcyska, bo zianda ryjdą i będzie asenterunek. Chłopiecek warczućku potokami poleciał, co by go na drodze nie widzieli, łeb leciał Syczki. No i na samej górze w Justynie w zorybnikach miał w ostatniego ujka, co miał syna Kubę. Przyleciał ujku, warciuczko, niech Kuba uciekał, bo ziandery idą, już są na dole. No to stary, staro wstała, warciuczko wczoraj sy pracę, bo wsiany do smacęcia mu zawinęła. I go to leć Kuba na polanę, na waligórkę, tam się do supy, do siana zagrzeboj i tam cię nikt nie nujdzie. I ugodali się, że jak już ziandery odejdą, to stary wyjdzie przed chałupę, zaśpiewał śpiewkę, co by się Kuba wrócił na zot. No i Kuba poleciał, na lewicie koleje i chałupy zymce taki junek, też starszy kawaler ze swoją siostrą Janielcią. Ta kobietocka była wolowa, to niebogato, chudzinka, łoba bardzo biedny, bo im ca z ojce pomarli. Jedną krowineckę, jedną mieli kapkę pola. Wiecie, już była wiosna, a tu siana im chybiało tym krowom. Nie mieli co dawać tej krowie ani pościelajcy. No to Junek poseł do lasa, naciupał gałęzi jedliny i wniósł to, wiecie, do chałupy, bo jedną taką wielką izbę mieli. Wziął ciupo, wiecie, i ciupo, wiecie, tą wojnę, żeby miał na pościelinie dla krów. A Janielcia ta coś po sobie robiła. Wiecie, i nikt mu nie powiedział, że ziandery idą. Naros wylazł ją ziandery, dał pycha w momencie. I jeden stanął na progu, a drugi łapionka pod gardło, a Jonek się nas pozdrowił, co to się będzie działo. Wiecie, jak go stużył tym żelaznym ciupokiem ziobra, to ten do góry nogami na tę kupę wojny poleciał, a Jonek hip do okna, wybił okno, wiecie, głową, i wyleciał z kwaterką na pole i uciął do Grunicka. Wiecie, nic mu się tam nie stało, bo w oknie nie miał sybów, ma maherzynę ze świnie wyprawioną, bo go ta staj nie było. Na to wysedł na Sowiniec, na Grunicę, siedzi pod jałowcami i dziwo się na chałupę, co to będzie. Wiecie, na polu jeszcze była malućko trowka, nie było na co krowy wygnać. No to Janielcia wywlekła krowę za sobie, co by się przesła, a ziandery siadły na progu i cakają, kiedy Jonek na ząb przyjdzie. Wzięła krowę, uwiązała ugoja, posła do Potucka, natargała rokity, bo rokita, wiecie się, no i prędzej łezwiją, przyniosła krowie, roz drugi krowa się nazarła, posła, wzięła skłopiec, podoiła ta kapeckę tego mleka. No i musieli się usunąć, wiecie, próg był wysoki, siedzieli, no to przesła do tej chałupy, siadła w chałupie, no i siedzi. A Junek w grapie, no i nic, ziandery się uciekały do wieczora, już się im pić chciało, obzierali się, no ale co z im Janielcia, to jak sama jedna miała kapeckę mleka. Po śliku studni napili się wody, no i pomaluczku biorą się na dół. Już słonecko miało zachodzić, zeszli na dół. A stary wysył tym, co tego Kubę posłał gazda i śpiewał. Ciury, fary, lafa, wychodź Kuba z lasa. No to Kuba już wiedział, że ojciec go wołał, ziandery posły. No i to wiecie, tym się upiekło. Ale na dole, w pierwszej chałupie, jak ziandery wleźli, to na śpiku, wiecie, chycili Franusia, co był jedynokiem. Ojce już były stare, łopłapiali zianderów za nogi, no ale oni nie podarowali Franusia z kuli do kajdanów i wzięli, wiecie, Franusia do Wiednia. Był jeden rok, drugi, trzeci, starzy cakają, a wiecie, wiadomości od niego nie było, bo był nie cytaty, nie pisaty. No i myśleli już, bo już czwarty rok set, ze Franuśka pomarł na wojnie, bo wojny w tym czasie były. No i wiecie, co wieczór mówili pocie, że to już za Franusiem wieczny odpoczynek godali. Jednego razu była taka straszna zima, taki zomięty zenadziby. Stary wysył na pole, spuścił, wiecie, morusa takiego wielkiego, mieli łowcarka zła, lajcucha, dołgo do sieni, co by biedokowi też było ciepli.
Szporchecie nakładnie festy bukowych takich z capą, co by się do rania poliło. Zjedli wiecerzą, no i już mieli duchaj latarnie. A tu cusik bije do dźwierzy, jak dziadzi zjasia, a upatrzyli się. Stary Godo, na kogo stadech ma nie są neska? Na wyjdzę popar. No to wyleciał do sieni, nie widzę mogło tworzyć cynie. Nale łetwar sparkę, a tu ktoś wciść dwierzę w lasu wartko. Stary jak uwidział, to łamało się do góry, nogami nie wykło prygnął. Patrzy, a tu taki chłopisko wysoki, postawne, wąsiska broda, tako długo cały łoblodzony. Wiecie, jabłka wyjął ze zwody cały łoblodzony, cały taki, co nie do poznania jak święty Mikołaj. Już miał Goda i Morusowi ściepuj, bo się strasznie zlągze to jaki zbój. A Morus, hit wiecie na tego człeka, wyskoczył na niego, łogonym mi go lizo po pogębie, a cieszy się. Łodziwy błyski, Franuś się łodzy, bo tato, toście mnie nie poznali. Przece to ją Franuś, wrócił jak się kuchał pienazą. To pies mnie poznał, a wy nie. Jak się zacyliło, błagaj, tak się cieszyli, staro zaroz, ja jeśnice nasmazyła, wyłopłapiali Franusia, do łuska dali, co by się zagrzał. Taki to moje ściemy były casy, niektóry jak poseł, to był i 4 i 5, a jak to cata, 6 kroków wojsku, to i 6 roków. Takie to były casy, prośmy po Jezuska i Matkę Boską, co by się nigdy nie wróciły, Bóg zapłacił.